Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Senatorze, zawsze pytam, gdy, przynajmniej staram się, gdy komisja proponuje odrzucenie ustawy, bo to jest bomba atomowa w cudzysłowie w procesie legislacyjnym. No i teraz pytanie proste. Czy ta ustawa nakazuje uczelniom budowę strzelnic, czy też stwarza możliwości, a każda uczelnia będzie mogła podjąć decyzję samodzielnie, czy wchodzi w ten program, czy nie? Bo to jest zasadnicza różnica. Tak, odpowiem bardzo krótko. Ta ustawa jest niepotrzebna. Uczelnie mogą występować, obecnie mogą występować bez żadnych problemów o realizację inwestycji związanych z strzelnicami. Nie ma żadnych przeszkód formalnych, aby w obecnym systemie prawnym takie pozwolenia uzyskiwać. Natomiast my powinniśmy jako członkowie tego ciągu, tych grup, które dbają o legislację, no dbać jednak o poprawność legislacyjną, ale także o, krótko mówiąc, niebudowanie nadwyżki rozmaitych regulowań, które komplikują sytuację, jeżeli chodzi o nasz system prawa, który obowiązuje i jest i tak przeładowany, przeskalowany, z bardzo wieloma ustawami skomplikowanymi, które się trudno czyta, a przede wszystkim są niepotrzebne. Więc generalnie rzecz biorąc przeważyła jedna rzecz. Nie ma potrzeby, aby ta ustawa wchodziła i to nie jest tylko i wyłącznie moja opinia, ale opinia szkół wyższych. One uznają, że no nie wiadomo po co to jest. Dziękuję. Pan senator Wiatr. Panie marszałku, panie senatorze, mam takie pytanie. No, była dyskusja na komisji, że celem tej ustawy jest jakby i charakter specjalnego trybu udzielania zezwoleń na budowę takich strzelnic i sam osobiście zabierałem głos, że sytuacja międzynarodowa i zagrożenie militarne ze wschodu jakby uzasadnia to, że taki tryb by się przydał i przecież był głos pani senator Zając, która podawała przykład wniosku, który od długiego czasu nie otrzymuje zezwolenia właśnie w tym trybie, który pan senator wychwala, a zapewne ten tryb specjalny, który nie jest niczym nadzwyczajnym, bo mieliśmy Euro 2012, teraz mieliśmy Igrzyska Europejskie. Zdarza się ten tryb specjalny, natomiast rzeczywiście jego zakres, czas obowiązywania i inne uwarunkowania mogą być przedmiotem analizy. Natomiast on sam w sobie nie jest niczym złym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W jednej części uwaga jest absolutnie słuszna, bo można byłoby pomyśleć o takiej ustawie, która stwarzałaby nadzwyczajne warunki, okoliczności na zbudowanie ekstra obiektu odrębną ustawą po to, aby, krótko mówiąc, w jakimś miejscu szczególnie, na które istnieje szczególne zapotrzebowanie, powstała taka strzelnica z takimi standardami europejskimi, z możliwościami, krótko mówiąc, ćwiczeń na wielu rodzajach broni. Strzelnice się różnią w zależności od tego, czy jest to KBK-AK, czy to jest broń, krótko mówiąc, wyłącznie sportowa, czy są to rozmaite pistolety. Natomiast tu zaproponowano coś, według mojej oceny, niezwykłego. Zaproponowano, aby z nadzwyczajnego trybu w regulacji nie detalicznej, cząstkowej, tylko systemowej korzystały wszystkie uczelnie. No i te uczelnie same mówią, że nie jesteśmy zainteresowani. Nam to jest niepotrzebne. Do tego włączył się także Polski Związek Strzelectwa Sportowego, który mówi następującą rzecz. No tak, właściwie gdyby to dotyczyło innych podmiotów, to jakieś kluby strzeleckie z tego nadzwyczajnego trybu mogłyby skorzystać. Ale ponieważ zaadresowano to tak, jak zaadresowano, to popełniono określony błąd. I mamy tą opinię, pan przewodniczący także ją otrzymał, gdzie gdyby ta ustawa była sformułowana w sposób szczegółowy i dotyczyła konkretnych rozwiązań, konkretnych projektów i dawała szansę jeszcze sfinansowania ich, to być może należałoby rozważyć jej przyjęcie, bo bez wątpienia, jeżeli chodzi o kształcenie patriotyczne, pewnych nawyków, umiejętności, nie tylko w warunkach obecnej wojny, ale generalnie rzecz biorąc, bez wątpienia by się przydało. Dziękuję. Pan senator Mróz, proszę bardzo.
Panie senatorze, pan w pewnym momencie użył takiego sformułowania, że te zastrzeżenia... Nie słychać. Pan senator użył w pewnym momencie takiego sformułowania, że te zastrzeżenia uczelni wyższych zostały wyrażone w sposób nieformalny. Jak ja mam to rozumieć? Tak, mamy ogólną opinię Komisji Głównej Szkolnictwa Wyższego, która stwierdziła, że ten projekt był z nią niekonsultowany. Natomiast mieliśmy gości reprezentujących uczelnie wyższe na komisji. Oni stwierdzili w imieniu własnym, ale też w imieniu tych szkół, z którymi mieli kontakt, a oczywiście szkoły się ze sobą komunikują, że nie znalazła się żadna uczelnia, która by pod tym projektem się podpisała.